Jeśli miałbym opisać jakąś grę słowami mocno bije, ale mocno kocha, to byłoby to Darkest Dungeon. Ileż ja nerwów zjadłem przy pierwszej części, ileż szklołem, ileż bluzgałem, ileż biurek przy tym zniszczyłem. Jest to piękna, mroczna i kopiąca w jaja gra, która istnieje tylko po to, żeby zepsuć ci dzień. I jest świetna, prawdziwy klejnocik, który każdy powinien przynajmniej raz ograć. I dlatego niezwykle cieszy mnie, że Red Hook Studios 8 maja wreszcie wypluło Darkest Dungeon 2 z Early Access, bo gra tam już wisiała od dość długiego czasu, w zasadzie jeśli dobrze pamiętam to około 2 lat. Nie jest to żadna nowość i żaden szok, że wreszcie wyszła, ale ja osobiście gier z Early Access nie traktuję jako pełnych gier, a jako takie wersje demo, a za wersję demo nie mam zamiaru płacić i zapłacić zamierzam dopiero teraz po premierze. Jeśli nie jesteście masochistami i tytuł może obił wam się o uszy, ale osobiście go nie ruszaliście, pozwólcie, że przedstawię. Pierwszy Darkest Dungeon wydany został oficjalnie też po Early Access 19 stycznia 2016 roku. Za grę, jak i jej sequel odpowiada wspomniane Red Hook Studios. Jeśli szukalibyście jednego z najmroczniejszych RPGów i w ogóle setupów w gamingu, to byłoby właśnie to. W pierwszej części wcielamy się w osobę, która odziedziczyła dziwaczną posiadłość po swoim przodku, którego ambicje i cele były co najmniej dziwaczne, niewyjaśnione i tajemnicze. Wykopał on pod swoim dworem lochy i wybudował katakumby, a poprzez to wypuścił w świat ogrom przerażających stworzeń i poczwar. Mimo wszystko zdecydowaliśmy się przyjechać do opuszczonej już posiadłości i wyplemić toczące się w niej zło. Aby to zrobić, zarządzamy swoją wesołą gromadą najemnych bohaterów, z których zdecydowana większość nie zakończy tej przygody z pulsem. Zbieramy ekipę, dbamy o jej ekwipunek i rozwój i wyruszamy po proceduralnie generowanych lochach podzielonych na pojedyncze pokoje, w których walczymy, eksplorujemy, odpoczywamy, łupimy skarby i, jak nam się uda, to chociaż jeden z naszych najemników wróci do obozu żywy, z łupem i zapasem doświadczenia. Uwierzcie mi, że to nie jest prosta gra, bo musimy nie tylko tak naprawdę martwić się zdrowiem fizycznym, ale również i psychicznym naszych bohaterów. Okropności napotkane w podziemiach odbijają na nich dość mocne piętno i czasami po prostu zwariują i zaczną się okaleczać, czasami będą atakować swoich towarzyszy, czasami po prostu popełnią samobójstwo czy też zejdą na zawał, tak? To jest możliwe. Audiowizualnie gra była przepiękna, gameplayowo był to czysty sztos i chociaż faktycznie niektórych z początku mogło odrzucać to, że jest tam taka masa mikromanagementu, tak jak się tylko przez to przejdzie, jak się tylko to przełknie, no to mamy rozgrywki na naprawdę masę godzin. Wbicie wersji 1.0 oznacza ukończenie wszystkiego, tak więc oficjalnie teraz Darkest Dungeon 2 ma 12 różnych klas oraz 5 pełnych obszernych rozdziałów. Wersja 1.0 wprowadziła bowiem 2 ostatnie. Early Access składał się z rozdziałów 3. Wraz z premierą pojawiły się recenzje, no i tutaj nie ma żadnych niedopowiedzeń. Mamy hit w swoim gatunku, średnia waha się w okolicach 9. Na Steamie też mamy opinie praktycznie same pozytywne. Tutaj jak ktoś polubił ten typ gier, które nie głaszczą po głowie, a jeśli już to buzdyganem, będzie miał prawdziwą ucztę. That the fractured bones of this world can be mended. That a fragile flame, long guttered by sour winds, can blaze radiant once again. The time has come to face your failures. Or be consumed by them. Ja osobiście jeszcze nie grałem, ale myślę, że jak zacznę, to będzie to dobry motyw na stream, bo nic tak nie bawi widowni jak porażki w grach tych, co nadają na żywo. Jeśli wygraliście, no to jestem ciekawy waszych opinii. Zresztą, akurat w tym przypadku interesuje mnie, co sądzicie o tego typu grach, które tak naprawdę robią wszystko, żeby uprzykrzyć wam dzień. Ja je osobiście uwielbiam, no najwyraźniej jest gdzieś tam we mnie sadomasochistyczny pierwiastek. Ale wy dajcie mi znać w komentarzach. A póki co... to już wszystko, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć!